Po seansie filmu Wernera Herzoga, Spotkanie na krańcach świata, zadałam sobie wiele pytań, ale jedno z nich szczególnie utkwiło mi w pamięci. Czy spotkania na krańcach świata muszą rzeczywiście odbywać się na krańcu świata? Film Herzoga właściwie nie robi wrażenia jedynie ze względu na lokalizację, w której się znajduje. W końcu wizja bezkresnych, białych przestrzeni opatrzyła się już prawdopodobnie niejednemu widzowi konwencjonalnych filmów dokumentalnych. Herzogowi natomiast udało się przekroczyć wizualny banał pocztówki i potraktować Antarktydę jako przestrzeń uniwersalną, a przez swoją uniwersalność wręcz mityczną. Osiągnięto to przez dogłębne wyczucie danej przestrzeni i narrację ludzi z nią związanych. Wchodzenie w buty filozofa, operatora sprzętu budowlanego czy lingwisty hodującego pomidory niezwykle kojarzy mi się z metodą Maxa Webera, zwaną socjologią rozumienia. Jest to próba poznania motywów, celów, dążeń i postaw, a także wartości, którymi kieruje się działający podmiot, zwany aktorem. Tylko w ten sposób badacz może zrozumieć w pełni czyjeś działania. Ale wystarczy tego filozofowania. Herzoga po prostu ubrałabym we własne buty i zabrała do miejsca, które jest mi najbliższe, do mojego lasu. I chciałabym, aby Werner, nazywajmy go po imieniu, odbył ze mną niedługi spacer od po niepozornej okolicy, dla obcych kompletnie nieromantycznej i nieatrakcyjnej, ale także takiej, której sporo zawdzięczam. Chciałabym mu opisać i pokazać to wszystko, czym od kilkunastu lat świadomie żyję. I byłyby to długie spacery z bliskimi, jak i całkiem krótkie ucieczki przed stadem dzików, wielokilometrowe biegi zimą, jak i kilkumetrowe męki w upale, smogową mgłę, kwaśne deszcze, śmierdzące błoto, plastikowe butelki pełne jagód, reklamówki pełne grzybów, kanie, które usmażone smakują całkiem jak schabowy, karty pamięci pełne zdjęć, dłonie pełne suchych liści, intensywny zapach lasu rodzącego się po zimie i zapadającego w jesienny sen, intensywny zapach nieuważnych podeszw, na wiosnę śpiew ptaków i wycie kotów i piwne plenery, te wszystkie spacery z psem na kacu, niewinne pocałunki, całkiem winne kłótnie, godzinne rozmowy przez telefon, niekończące się playlisty, słuchowiska, audycje, setki, tysiące, miliony, a może miliardy myśli. Całe szczęście jeszcze więcej szumu i trzasku gałęzi, które mogą choć na chwilę zagłuszyć tymczasowe smutki. I ta cisza, której żaden miejski park, żywopłot w łazienkach, ani przydrożny ekran nie zastąpią.